Przewodniczę Państwu, tymi oto przepięknymi dźwiękami rozpoczynam kolejny odcinek naszej podróży po nokturnach Fryderyka Chopina. Przystanek numer 3. Nocturne opus 9, numer 3 w tonacji ciepłej, romantycznej, tonacji H-dur. Ci z Państwa, którzy dobrze znają moje filmy i oglądają je już od długiego czasu, zapewne pamiętają, wiele odcinków w różnych utworach, kiedy pojawiała się tonacja H-dur, to zawsze zazwyczaj odnosiłem się właśnie do innych utworów, które Chopin w tej tonacji tworzył i między innymi do tego nokturnu, ale również do na przykład trzeciej części sonaty H-moll, tego pięknego larga, o którym też niedawno rozmawialiśmy, czy też do nokturnu H-dur z opusu 62, jednego z moich ukochanych, a więc do tego... o którym będziemy za jakiś czas też... rozmawiać. Tak jak już nieraz w filmach wspominałem, Chopin dość nieprzypadkowo wybierał tonację do swoich dzieł. Bo zawsze każda tonacja, czyli świat dźwiękowy, tak by to trzeba było określić, świat dźwiękowy utworu wnosi ze sobą jakieś emocje do naszej podświadomości. I tonacja H-dur wnosi takie emocje miłosne, romantyczne, takiej pięknej, czystej miłości. I mamy tutaj właśnie nocturn H-dur, opus 9, numer 3, a więc trzeci i ostatni nocturn umieszczony w tym opusie, jako pierwszy opus nocturnów Fryderyka Chopina. Nocturn, który jest już troszkę inny od tych dwóch poprzednich. W jakiś sposób na pewno je uzupełnia. Pamiętamy, nocturn bemol. Był to nocturn, który miał charakter nostalgiczny. Jest jakaś tęsknota, prawda? Jakiś taki delikatny smutek w tym nokturnie. Nokturn Esdur z kolei to jest po prostu... Przepraszam bardzo. Nocturn Esdur to jest po prostu pieśń o miłości. To jest aria opowiadająca, bardzo romantyczna aria opowiadająca o miłości. I co mamy teraz w nocturnie H-dur? I tutaj mam dla Państwa pierwsze pytanie, abyśmy spróbowali odpowiedzieć. Jaki tutaj mamy charakter? Bo to nie jest wbrew pozorom wcale takie proste pytanie, jakby się mogło wydawać. A więc, bardzo przepraszam, muszę tutaj tylko to ustawić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A więc, jaki mamy charakter w nocturnie H-dur? Pytanie by pozwoliło mi takie proste, bo oczywiście nasuwają się różne słowa, ale sam Chopin również sugeruje nam, jaki ten charakter być powinien. I tutaj, proszę Państwa, na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, jak Państwo wiedzą, wszystkie utwory Chopina są tam omówione krótko przez wspaniałego profesora Mieczysława Tomaszewskiego. I czytamy takie ciekawe słowa. Poza tym, że czytamy, że przypuszcza się, iż nocturn ten został napisany już w Wiedniu i nieco później niż dwa pierwsze, nie mamy na to żadnych dowodów, ale skłonny byłbym powiedzieć, że tak jest, bo on się różni, jest już dojrzalszy na pewno. To
Czytamy takie słowa. Temat inicjalny toczy się w tempie allegretto. Tempo allegretto to jest takie, wiecie państwo, to jest, nie jest wolne tempo i nie jest szybkie. Takie coś pomiędzy. I w nietypowym dla nocturnu charakterze scherzando. Tak, proszę państwa, scherzando, czyli żartobliwie. I teraz czytamy dalej. Żaden z wykonawców nie stosuje tego zalecenia nazbyt dosłownie. Zdaje się, że Chopinowi chodziło jedynie o to, by narracja toczyła się płynnie. Tę z pozoru tylko skoczną melodię należy śpiewać na wielkim, długim oddechu. Przyznam, że gdy ja czytam takie słowa przy moim ogromnym szacunku, uwielbieniu do profesora Tomaszewskiego, to jednak zapala mi się czerwona lampka. Państwo już mnie dobrze znacie. Dlaczego, jeśli kompozytor pisze scherzando, ja mam nie traktować tego dosłownie? Dlaczego ja mam zakładać, że on się pomylił? Że on napisał to tylko po to, żeby było płynnie? Wszak mamy też określenie po włosku płynnie. Mógł napisać. Dlaczego? Nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem. Dlaczego chcemy zmieniać Chopina, myśląc o tym, że on się mylił, że źle to napisał, że się... No jak tak można? Więc dlatego jest to, jak państwo widzą, emocjonalnie do tego podchodzę i lekko się unoszę, a to dlatego, że jest to dla mnie osobiście bardzo, bardzo taka delikatna i drażliwa sprawa, o której państwu opowiem z mojego własnego konkursowego doświadczenia. Więc otóż, nocturn ten jest jednym z najbliższych mojemu sercu. Jest to nocturn, który grałem... nauczyłem się go już na pierwszym roku studiów, pokochałem go miłością wielką, wtedy przecież byłem wszak w wieku Chopina, albo nieznacznie tylko starszy od wieku, w którym on go napisał. I bardzo dużo widziałem tam rzeczy, które mogłem oddać swoją własną osobowością i wrażliwością. Uwielbiałem go grać. Mój profesor również bardzo polubił moją interpretację, bardzo się nią zachwycał, co jeszcze bardziej dodawało mi wiary w to, że jest to dobrze grane. No i nocturnem tym, mając go w programie kilku konkursów, udało mi się kilka konkursów grając ten nocturn wygrać lub mieć nagrody i też właśnie bardzo pozytywne komentarze jurorów i słuchaczy zawsze otrzymywałem po graniu tego nocturnu. Ale, i właśnie tu się pojawia to ale. Proszę państwa, kiedyś był taki, pojechałem na taki konkurs, już nie będę szczegółów mówił, ale bardzo duży konkurs. Duży konkurs, gdzie pierwsza nagroda to było, tylko państwu powiem, 30 tysięcy euro plus oczywiście koncerty, a więc mogą sobie państwo wyobrazić, jakiej rangi był to konkurs. Jeśli ta nagroda była tak naprawdę finansowo większa niż na naszym konkursie chopinowskim. Konkurs trzyetapowy. Było się już do niego trudno dostać, ale się dostałem, bo tam były nagrania. Potem trzyetapowy. Pierwszy etap przeszedłem ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i było chyba w drugim etapie sześcioro, tylko półfinale, sześcioro pianistów, a do finału przychodziło trzech. Ja w półfinale rozpoczynałem półfinał tym nocturnem, myśląc sobie, że tak go był tak sprawdzony, tak mi ukochany przeze mnie, że będzie to wspaniały początek. Potem grałem jeszcze wspaniały utwór Roberta Schumana, Fantazję C-dur op. 17, również utwór o miłości, więc uważałem, że ten program jest bardzo spójny. No i grało mi się bardzo dobrze. Ale nie przeszedłem do finału. Po ogłoszeniu wyników była taka kolacja, było takie spotkanie z jurorami i z uczestnikami, na którym ja z mojego doświadczenia konkursowego zawsze bardzo chętnie rozmawiałem z jurorami, chcąc się zapytać o jakieś sugestie, uwagi, bo dla mnie to było zawsze bardzo wzbogacające. Była to lekcja, prawda? Tym bardziej, że w jury zazwyczaj siedzieli wybitni muzycy, więc można było się czegoś od nich dowiedzieć i nauczyć. Tak też zrobiłem i wtedy. I proszę państwa, już streszczam rozmowę z jurorem na takim konkursie. Otóż usłyszałem, co następuje. Schumann
był wspaniały. Mówił mi ten juror. Nie był Polakiem ten juror, ale to jakby nie ma to znaczenia. Nie było tam Polaków, żyli. A Schumann wspaniały, ale ten Chopin, ten Nocturne, grałeś go jakoś tak żartobliwie, tak dowcipnie, tak wesoło. W ogóle to nie brzmiało jak Nocturne Chopina. Przecież to powinno być takie romantyczne jak Nocturne Chopina, mówi mi tenże juror. Jak on to mówił, moje oczy, proszę Państwa, się zrobiły jak talerze, bo nie wierzyłem w te słowa, które słyszę. Jak już skończył wypowiedź, to ja się go tylko... Musiałem to zrobić, więc zapytałem się go, czy pan wie, co jest napisane w pierwszym takcie na początku tego nokturnu. Co Chopin pisze, jakie określenie włoskie jest napisane. Proszę państwa, zmieszał się i powiedział, że w tej chwili nie pamięta. Powiedziałem mu scherzando. Zakrztusił się prawie, a ja powiedziałem mu, że tylko tyle, że zostawiam pana profesora z tym, z tą wiadomością i z tą wiedzą i odszedłem. Nie chciałem mówić więcej, bo w zasadzie ciśnęły mi się na usta przede wszystkim stwierdzenie, że bycie jurorem to jest wielka odpowiedzialność i jurorzy mają za zadanie no jednak oceniać autentyczność, prawda, i szczerość. Więc jeżeli pianista młody gra dokładnie to, co zapisał kompozytor, w tym przypadku Chopin, i jest to zarzut, to ja właściwie nie wiem, co mam powiedzieć. I myślę, że państwo też są zszokowani tą historią. To jest historia, którą chyba kiedyś opiszę w ogóle w książce. W każdym razie po tym konkursie bardzo, jak państwo sobie wyobrażają, zmieniło się moje nastawienie w ogóle do konkursów i to może o tym kiedyś opowiem przy okazji jakiegoś spotkania, jakiegoś live'a, które teraz robię. W każdym razie po prostu wszystko zależy od tych kilku osób, a nie wiemy, co one wiedzą i jak one słuchają, bo tego nigdy nie wiadomo. W każdym razie to jest taka osobista dygresja, bo akurat ten nocturn no nieuchronnie zawsze wywołuje we mnie takiej mocy. I proszę państwa, jeszcze tylko zakończę ten temat stwierdzeniem, że jest to, pomimo że jest to jeden z moich ukochanych nocturnów Chopina, to nie znajdziecie państwo nagrania tego nocturnu w moim wykonaniu na YouTube oraz nie zobaczycie państwo zbyt wielu koncertów na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10 lat może, gdzie ten nocturn bym grał. Tak, gram z tego opusu numer 1 i 2, a trzeci bardzo rzadko. Myślę, że możecie sobie państwo wyobrazić i zrozumieć dlaczego. Aczkolwiek chciałbym to zmienić, bo utwór jest naprawdę piękny. Ale teraz już przejdźmy do omawiania go. I jeszcze raz zadam w przestrzeń to pytanie. Dlaczego nie traktować słów Chopina dosłownie? Dlaczego? Przecież ta melodia... Ona jest bardzo żartobliwa. I powiem państwu więcej. Bardzo długo nad tym się zastanawiałem i doszedłem do takiego wniosku, który jest subiektywny zupełnie. Nie mamy na to żadnych dowodów, nic nie wiemy, Chopin nic nie mówił, ale znów jako empatycznie podchodzę do Chopina w taki sposób, że próbuję sobie go wyobrazić. No, wydaje pierwsze trzy nokturny, daje je w jedną opus, jedną książkę i pokazuje światu, oczywiście licząc na dobry odbiór. Chopin zakochany, jak wiemy. Cóż to może być innego, jak trzy różne oblicza albo tej miłości, którą przeżywał, albo tej kobiety, do której, czy dziewczyny, którą kochał. Bo może tak być. Pierwszy nokturn, tęsknota, jakieś takie zamyślenie, jakaś taka nostalgia. A więc to są może te momenty, kiedy są osobno. Drugi nocturn, no to jest momenty, kiedy są razem. To jest piękny poemat o miłości takiej pięknej. I trzeci nocturn, scherzando, a więc opis lub portret tej dziewczyny, która przecież 18, 19 lat, 20 lat, no nie żartowali, prawda, nie śmiali się. I teraz w tej melodii i w tym nocturnie, proszę państwa, mamy wszystko, co może oddać
portret właśnie takiej kobiety. Lekkość, urok, bardzo, bardzo, bardzo jest urokliwa ta melodia. Ona jest taka kokieteryjna bardzo, prawda? No i scherzando, a więc... Bardzo nieprzewidywalna. Spróbujmy się na niej na chwilę zatrzymać. Mamy pierwszą krótką frazę, gdzie Chopin używa, co ciekawe, chromatyzmów, ale my nie odczuwamy tego jako ból, ponieważ jest ten rytm oraz harmonia dają nam uśmiech na twarzy od razu. Tam, ta tam, tam, ta tam, tam. I to jest pierwsza kwestia. I teraz na nią jest odpowiedź. Tylko że w innym rytmie. Jakby materiał melodyczny jest ten sam. I gdybym ja zagrał to w tym samym rytmie, Państwo by usłyszeli, że to jest dokładnie odpowiedź na to, co było. Czyli jeszcze raz zagram teraz troszkę inaczej niż Chopin zapisał, w tym samym rytmie. I znów mamy. A więc właściwie, gdyby tak było, może tak na początku było, może Chopin tak, to była pierwsza wersja, a potem zmienił. W każdym razie zmiana tego. I jeszcze co ciekawe, Chopin daje tutaj akcent na tą drugą nutę, która ma inny rytm. To jest właśnie ta nieprzewidywalność, kokieteryjność i to scherzando, które tutaj mamy. I to trzeba bardzo podkreślić, moim zdaniem. I teraz uwaga! I znów wracamy do pierwszego motywu. I konkluzja. Oczywiście, jak to u Chopina jest, w nokturnach mamy powtórzenie tej samej melodii, tylko że już z upiększeniami. Porównajmy. Mieliśmy. To była fraza pierwsza. Teraz mamy. A więc wszystkie możliwe dźwięki dookoła, które upiększają ten motyw. Teraz mamy znów inne upiększenie zamiast. Mamy, proszę Państwa, Chopina w najlepszej formie swojej, a więc. Dodatkowo jeszcze mamy tu zapis leggerissimo, a więc leciutko, czyli jak najbardziej po wierzchu klawiatury. Jakieś takie to powinny być takie pajęczyny. To, proszę Państwa, całość to jest melodia numer jeden. Znów będziemy operować cyframi tutaj, bo to jest bardzo ciekawe. Melodia numer jeden. Zagrajmy ją teraz jeszcze raz. Dwa razy ta sama fraza, scherzando, lekko i portret jakiejś pięknej dziewczyny, w której młody Chopin jest zakochany po uszy. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, a krótko powiem. Akompaniament lewej ręki, proszę Państwa, też jest nietypowy, jest inny niż w poprzednich nocturnach. Daje takie kołysanie, wrażenie takiego kołysania, ponieważ jest właściwie napisany, w ogóle ten nocturn jest na 6. 3 plus 3 daje nam raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a więc jest też taneczny. Bo kiedyś też wspominałem Państwu, że wszystko, cała muzyka na 3. W zasadzie nosi znamiona jakiejś taneczności. A więc raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. I możemy się tak kołysać w jedną, w drugą stronę. Więc bardzo piękny portret właśnie śpiewaczki,
lekko kokietyryjnej, może właśnie takiej żartującej, gdzieś skaczącej, albo w rytmie jakiegoś walca na trzy, prawda? Taki nam się nasuwa obraz. I to jest melodia numer jeden. Melodia numer dwa jest następująca. Genialnego, ta melodia to jest jedna z moich ulubionych krótkich melodyjek, że tak powiem, żartobliwie Chopina. Mamy tutaj napisane espressivo, a więc nie mamy już scherzando, musimy troszkę zmienić charakter espressivo, czyli z wyrazem, czyli wyrażamy coś. Melodia, proszę ją sobie zapamiętać, słuchowo, ona jest bardzo prosta do zapamiętania, ponieważ właściwie zbudowana jest z jednego motywu uporczywie powtarzanego. Tak jakby ktoś powiedział coś raz, ale nie został wysłuchany, więc powtórzył drugi raz. Też nie został wysłuchany, więc jeszcze trzeci raz głośno, czyli forte, ten ostatni raz powtarza. Tam się zmienia jeden dźwięk, który powoduje na moment zmianę koloru na taki ciemniejszy. Jest rodzaj jakiegoś takiego niepokoju, potencjału na ból. Może to jest trochę, ból to może za duże słowo, ale jest taki potencjał na coś złego, o tak bym powiedział. Albo jakieś zawahanie wewnętrzne, po czym najbardziej uroczy moment w tym nokturnie, tak naprawdę moim zdaniem, jest taki, jakby się ta osoba zatrzymała, pomyślała o czymś złym, że na przykład, och, on wyjeżdża na przykład jutro i nie wiem, czy kiedyś jeszcze zobaczymy. Tak się zatrzymała, pomyślała chwilę. Po czym nagle uśmiech na twarzy, machnięcie ręką, proszę Państwa, i znów te takie skoki. A, nieważne, teraz, liczy się tu i teraz. Żyjmy chwilą, tu i teraz. Takie bardzo urocze miejsce. I teraz proszę tego posłuchać. Trzy razy ta sama fraza, która tak się wznosi i potem opada taką gamką. I w dół. Drugi raz. Trzeci raz. Uwaga. I teraz jest ten moment. A, nieważne. Przepiękny. I myślę, że Chopinowi samemu spodobał się ten fragment. On sam był chyba zachwycony tym, jak tworzył, bo powtarzać go będzie w tym nocturnie częściej niż powinien, o czym zaraz Państwu opowiem i co Państwu pokażę. Bo myślę, że jako słuchacze, nawet gdybyście teraz Państwo przestali mnie słuchać, włączyli sobie ten nocturn i słuchali się w to właśnie ta-ta-ta-tam i tę drugą melodię, to usłyszycie Państwo, że ona jest bardzo często w tym nocturnie powtarzana. Czyli nie będziemy mieli to takiego standardowego ABA na przykład. Ale o tym już za chwilę. Posłuchajmy jeszcze raz w całości tej melodii drugiej. Trzeci raz. I wraca melodia pierwsza. I znów lekko, nieco inaczej. Znów upiększona przez Chopina w sposób dolcissimo, słodko. I to jest koniec tej melodii numer jeden. A więc melodia numer jeden znów ubrana inaczej. Znów nieco inne ma wspaniałe upiększenia. Prawda? I znów jeszcze raz Chopin powtarza scherzando, proszę Państwa, drugi raz w takcie 31. Mamy jeszcze raz, czyli tak jakby na wypadek, gdyby ktoś zapomniał. Jeszcze raz. Gdzie to jest? To jest to miejsce. Taka bardzo dziwna figuracja. Ona musi być zagrana scherzando. Uwaga! A więc nie wolno jej grać w sposób taki
nie skansando, czyli... Choć może by się chciało tak zagrać, ja nie mówię, że nie, tylko że Chopin tutaj nam bardzo wyraźnie napisał swoją własną ręką. I znów mamy melodię numer 2. Praktycznie bez zmian. Jest taka część, no co mam nazwać częścią A, bo mamy po prostu melodia 1, 2, 1, 2. Gdzie melodia pierwsza jest upiększana, melodia druga zostaje bez zmian. I teraz mamy melodię trzecią, która jest sostenuto, a więc troszeczkę wolniej. I to jest melodia, w której serce się otwiera. Tutaj skercando już nie ma, ponieważ nie ma takiego charakteru, bo mamy tutaj znów opowieść o cieple uczucia. Bardzo długa, piękna fraza. Ta fraza zbudowana jest, to znowu cały czas mamy taki dualizm. Jakby jednak Chopin chciał gdzieś tutaj te dwie osoby umieścić w tym nocturnie. Już na samym początku, nie wiem czy Państwo pamiętają, mieliśmy właśnie pierwszy motyw i potem jakby druga osoba z nieco innym rytmem. Druga osoba, czy drugi motyw. I tutaj mamy coś podobnego. Będzie jeden motyw melodii, taki jakby ktoś wyznawał miłość, a więc nie spiesząc się wolno, i drugi motyw, który odpowiada na to, będzie miał szybkie wartości, takie figuracje. Posłuchajmy. Pierwszy. Cóż to może być innego, jak nie stwierdzenie, ja cię tak kocham. I teraz jest na to odpowiedź. Ach! I znów pierwsza osoba. I znów jakby ta druga. Oczywiście to nie muszą być dwie osoby, bo to jest wszystko jedna linia. Tak naprawdę to jest jedna linia melodyczna. I ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko że ta linia melodyczna właśnie jest rozdwojona motywicznie. I to chciałem właśnie Państwu zademonstrować. W tej pierwszej części tej melodii numer 3, a druga część tej melodii numer 3, jej istotą jest wzmaganie napięcia i doprowadzenie do kulminacji con forza, a więc siłą. Posłuchajmy tej drugiej części teraz. Jeszcze raz. Bardzo charakterystyczne takie zatrzymanie, które daje nam czas na to zastanowienie się, co się właściwie stało w tej sielance tutaj, że mieliśmy taki moment lekkiego dramatu. Czy znowu to przeczucie rozstania, czy jakaś niepewność uczuć z drugiej strony. Coś tutaj się dzieje. Posłuchajmy jeszcze raz w całości już tej melodii numer 3, a więc dwa różne motywy. Część A właściwie, czyli pierwsza melodia. Nie ma jej. Jest melodia numer 2. A więc ta ulubiona Chopina. Znów. I wraca melodia numer 3. Po raz drugi. Czyli została przedzielona melodią numer 2.
znów wraca i będzie lekko, nieco bardziej znów kunsztownie opracowana przez Chopina. Posłuchajmy. Znów pierwszy motyw nie będzie inny, tylko drugi. I teraz już drugi nawet się troszkę upiększa. Pierwszy by. I drugi. I znów mamy to podejście. Czwarty, melodia numer dwa. Uwaga! To jest wielki szok dla nas. Tak jakby się pianista pomylił, tutaj jest taki moment, gdzie słyszeliśmy już trzy razy to. Pierwszy raz był, potem drugi, potem trzeci. I my to już znamy na pamięć. I teraz czwarty raz. O, i ta melodia się zmienia. Zamiast tej mamy. Czyli ciemniej, prawda? No i właśnie, i rozpoczyna się część druga tego nokturnu. To jest pierwszy z nokturnów, który ma bardzo wyraźny podział na części takie właśnie duże A, środkowa część B i A, gdzie część B jest częścią taką burzliwą, bardzo kontrastującą. To jest taki nowy pomysł Chopina na nokturny. Już Field nie pisał nokturnu w taki sposób. To już jest autorskie podejście Chopina. Mieliśmy takie zapowiedzi, prawda, w tej pierwszej części A, że mieliśmy takie zapowiedzi tego takiego dramatu, który teraz nastąpi. Tutaj nastąpi taka burza, faktycznie burza emocjonalna, czy burza jakaś wewnętrzna. Oczywiście napisana przez młodego Chopina, więc to nie jest jeszcze taki rodzaj, jak... Chociaż właściwie źle się wyrażam. Nie powinienem tak mówić, bo przecież jak mamy etiudę rewolucyjną, która przecież... prawdopodobnie już powstawała, jeśli nie już powstała w tym czasie, no to to jest już wielki dramat, czy scherzo hamol, także wycofuję te słowa, nie. Jest to burza, tylko że jest to nokturn i zapewne dlatego ta burza nie jest aż taka, bo rozsadziłaby całkowicie formę. Myślę, że wszystko jest jasne, jeśli chodzi o pierwszą część nokturnu. Melodia numer jeden, scherzando, upiększana, potem melodia numer dwa, która się nie zmienia i jest taka bardzo urocza, oparta na jednym motywie, powtarzanym trzy razy. Potem znowu pierwsza, znowu druga, potem trzecia, która ma dualizm w sobie zawiera i podejście do takiego dramatycznego w pewnym sensie zakończenia, podniesieniem energii. Potem znowu melodia numer dwa, potem znowu numer trzy, znowu numer dwa i teraz jesteśmy w części środkowej. Jak brzmi część środkowa? Posłuchajmy najpierw samej lewej ręki. Czy to jest akompaniament nokturnowy? No nie, na pewno nie jest. Wnosi nam bardzo dużo ruchu, prawda? Czyli widzimy te drzewa, może, które gdzieś tam się ruszają podczas burzy. Jest w każdym razie tutaj jakaś burza, może wewnętrzna. Jest to jakiś... Nasuwa nam się właśnie... Ta muzyka nasuwa nam jakiś obraz niespokoju. Niepokoju. Natomiast ręka prawa ma melodię. Taką, proszę Państwa, troszeczkę wojenną melodię. Znaczy taką bojową melodię. I znów ta sama fraza. Do tego jeszcze w środkowym głosie, bo tu mamy trzy plany brzmieniowe.
czego może nie słychać, jak gra pianista, więc dlatego o tym mówię. Pierwszy plan to jest lewa ręka. Drugi plan to jest ta melodia, którą Państwu zagrałem, którą słyszymy. I trzeci plan w środku. Takie akordy, które wchodzą, proszę Państwa, pomiędzy, czyli nie, one wchodzą, dają jeszcze większy niepokój, bo są zawsze jakby spóźnione. Nie są równo, tylko są spóźnione. Posłuchajmy w całości. Pierwsza taka dłuższa fraza tej środkowej, burzliwej części. Ta część ma jeszcze jedną cechą charakterystyczną, mianowicie niekonsekwencję dynamiczną. To znaczy Chopin tutaj robi już coś takiego, co zrobił później w sonacie bemol, w pierwszym temacie. Już to Państwo znacie, ponieważ już o tym opowiadałem. Mianowicie praca z dynamiką, można by powiedzieć, czyli jakby dynamika, a więc cicho, głośno, jest tutaj materiałem, z którego buduje kompozytor muzykę. Bardzo, bardzo takim silnym. Musimy tutaj stosować się do tego, co Chopin pisze, ponieważ jest tego bardzo dużo. Posłuchajmy, rozpoczyna się wszystko głośno, a więc jest dramat. Zagram troszkę wolniej, żebyśmy mieli czas. Głośniej mamy. I dochodzimy do takiej bardzo agresywnej wręcz nuty pojedynczej. To jest jakby finał tej pierwszej frazy, po którym nagle następuje, proszę Państwa, tąpnięcie i gdzieś z daleka mamy taki motyw tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. On jest przedzielony znów tą nutą, jakby nie wiem, jakieś uderzenie było i znów jeszcze ciszej ten motyw odpowiada. To jest trochę tak, jakby ten drugi motyw, który się pojawia, prosił o łaskę. Będziemy mieli taki nokturn w opusie 48, także to jeszcze długa droga do tego nokturnu, nokturn Fismol. Ale możecie sobie Państwo go posłuchać już teraz. Nokturn Fismol, opus 48, numer 2, w którym to nokturnie Chopin sam mówił, że część jego część środkowa, to jest tak jakby tyran rozkazywał, a ktoś inny prosił o łaskę. Proszę Państwa, Chopin mówił takie rzeczy, więc Chopin miał wyobraźnię wielką. My to wiemy, tylko często się mówi, że Chopin, dla Chopina muzyka to była tylko muzyka. To jest nieprawda. On o tym za dużo nie pisał, ale on o tym mówił. Na lekcjach pobudzał wyobraźnię uczniów, więc Chopin miał wyobraźnię i używał jej w utworze. I tutaj mamy coś podobnego, że jakby prosimy o łaskę, i jest to przedzielone tym właśnie brutalnym dźwiękiem. Posłuchajmy tego. I teraz uwaga! I znów początek. Ta sama sytuacja. I koniec. I rozpoczyna się część druga, która będzie cały czas operowała znów tym samym, więc forte, bardzo głośno i dramatycznie, po czym nagle cicho i znów prośba o łaskę. Nazwijmy to w ten sposób, czy coś, ten motyw właśnie, ten uporczywy motyw, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam. Posłuchajmy. I drugi raz mamy to samo. I
powrót do początku. Miejsc. I Chopin młody, rozpoczynający dopiero tak naprawdę karierę kompozytorską, pokazuje tutaj, że nie jest tylko kolejnym zwykłym, w cudzysłowie, kompozytorem, tylko że jest geniuszem. Tutaj i w tym miejscu, i myślę, że wszyscy zasługujemy na to, żeby to wiedzieć, żeby to zobaczyć, wiedzieć, poczuć, zrozumieć i naprawdę doświadczyć tego. Chodzi o przejście między częścią burzliwą a częścią tą piękną, pierwszą. Dwa takty, proszę Państwa, i co to są za takty? To jest melodia numer dwa, fragment, strzępek melodii numer dwa, tej takiej uroczej, tej pięknej, tej takiej, gdzie powiem Państwu, że to ta dziewczyna tak macha ręką i mówi: żyjmy chwilą, nieważne co będzie później, tylko teraz, cieszmy się, bo teraz jest dobrze. I proszę Państwa, jest to bardzo głęboko symboliczne z kilku powodów. Po pierwsze, można powiedzieć, że ta melodia znów wraca, żeby powiedzieć: ach, ten cały dramat, ta burza, nie wiem, kłótnia może jakaś w środku tego nocturnu była wielka, ona była naprawdę wielka. I teraz ten motyw przychodzi i mówi: daj spokój, daj spokój. I co tutaj mamy napisane przez Chopina? Scherzando, proszę Państwa. Trzeci raz. Jeśli ktoś trzy razy powtarza, chyba już czwarty nie ma, trzy razy pisze, to naprawdę nie zgadzam się na stwierdzenie, że na jakby pobłogosławienie tego, tak by to trzeba powiedzieć, że wykonawcy się do tego nie stosują. Nie zgadzam. I koniec. Po prostu to musi być scherzando. A wracając do naszego geniuszu, właśnie, to jest, jak mówię, pierwsza taka symbolika. A druga symbolika jest taka, że tuż przed tym fragmentem, tuż przed nagłym dramatem, mieliśmy dokładnie ten sam motyw, ponieważ wprowadził nas w dramat przecież melodia numer 2, a więc mieliśmy, przypomnijmy sobie. I ta nuta, ta dziwna nuta, ona nas wprowadziła do dramatu. I teraz, proszę Państwa, jak ten dramat się cały kończy, to mamy jakby retrospekcję, mamy powrót do dwóch taktów, które były przed dramatem, dokładnie takich samych. Mamy też tą dziwną nutę, tylko że ona, ta dziwna nuta, wprowadza nas znowu do początku. Czy Państwo słyszycie to, co ja? Jakżeż to jest fenomenalne, bo można tak naprawdę, grając ten nocturn, można ominąć całą tą część środkową. I nic się nie stanie w sensie takim muzycznym, ponieważ to trochę jest tak, jakby ta część środkowa była tylko jakimś złym snem, nierzeczywistością, która się pojawiła, zniknęła i wracamy znów do początku. I teraz ta część, ta część A wielkie, czyli pierwsza część nocturnu, jest jeszcze piękniej ubogacona przez Chopina. Wsłuchajmy się w to piękne scherzando. Jeszcze więcej miłości. I teraz, co powinno być? Prawda? Powinno być już po raz szósty w utworze. I zamiast tego mamy, proszę Państwa, znów kolejny niesamowity moment. Zamiast tego mamy. Thank you.
radę. Mamy przepiękną kodę, która kończy w sposób magiczny ten cały nocturn. I to znowu jest ciekawe, że ten motyw i melodia numer 2, ona spina cały nocturn, prawda? Cały nocturn jest, wszystkie fragmenty są połączone tą właśnie melodią, a więc Chopin musiał ją bardzo uwielbiać. Jedna ciekawostka na koniec. W tej kodzie Chopin pisze nam senza tempo, a więc to oznacza bez tempa. Co to oznacza dla pianisty? Żeby grał bez tempa, zupełnie dowolnie, jak tylko chce. Coś pięknego, prawda? Tutaj i tutaj. Tutaj można sobie poprzesadzać. I znów pytanie na konkursie. Jeżeli taki judor nie wie, że tu jest napisane senza tempo, a ja tak zagram, no to przecież ja dostanę 0 punktów, bo będzie napisane, co on robi. Przecież tutaj w ogóle, co to w ogóle ma być, prawda? Nie ma tu tempa, nie ma tu... Wiecie Państwo, to są właśnie takie drobiazgi. Widzicie Państwo, że nocturn ten wywołuje we mnie ogromne emocje, ale myślę, że nikt się z Państwa temu nie dziwi po tym, co Państwo usłyszeliście. Teraz wykonam dla Państwa ten piękny utwór w całości. Ale myślę, że może tak w trakcie jeszcze, jak będę grał, to będę tylko mówił, którą mamy melodię, żebyśmy się nie pogubili w tym wszystkim, bo one są do siebie jednak podobne. A więc wsłuchajmy się w piękną opowieść i piękny portret pięknej dziewczyny zakochanej, w której Chopin również jest zakochany. Thank you.
część B. I tak oto kończy się to arcydzieło chopinowskie. Nocturn H-dur, opus 9, numer 3. Tym samym zakończyliśmy pierwszy tryptyk nocturnów, opus 9. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.